Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. We wtorek 19 września 2023 roku prezydent Ukrainy Władimir Zełenski zabrał głos podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Poruszał wiele kwestii, ale także dotknął sporu Kijowa z trzema państwami. Polską, Słowacją i Węgrami no, dotyczącego zakazu importu zboża z Ukrainy. No i tutaj prezydent Ukrainy zasugerował, że rządy tych trzech państw pośrednio wspierają władzę, politykę Władimira Putina. Powiedział dokładnie: Tutaj jest cytat: Pracujemy nad ochroną szlaków lądowych. Niepokojące jest to, jak w tej chwili niektórzy w Europie podważają Solidarność i organizują teatr polityczny, robiąc thriller ze zboża. Może się wydawać, że odgrywają swoją własną rolę, ale zamiast tego pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora. Koniec cytatu. Ta, te słowa, ta teza. Prezydenta Załęckiego o wspieraniu między innymi przez Polskę Rosji wywołała ogromne oburzenie w naszym kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Ukrainy, a premier Mateusz Morawiecki ostrzegł, że Polska nie tylko nie zniesie embarga, ale także może rozszerzyć listę produktów z Ukrainy, które nie będą wpuszczane do naszego, do naszego kraju. Jeśli chodzi o reakcję polskiego prezydenta na słowa Władimira Zełenskiego no to prezydent Andrzej Duda powiedział, że zrobiło mu się przykro. To jest, to jest cytat i że to było niesprawiedliwe. Dodał także, że był rozgoryczony wypowiedzią ukraińskiego prezydenta i generalnie koncentrował się na kwestiach takich, można powiedzieć, tutaj emocjonalnych, natury emocjonalnej. Starał się podkreślać, że. Spór polsko-ukraiński dotyczy niewielkiego wycinka relacji obu państw. No, myślę, że tego typu słowa jasno pokazują, jaką temperaturę mamy w relacjach polsko-ukraińskich i jak obecne władze w Warszawie podchodzą w ogóle do relacji Warszawy i Kijowa. I są to relacje oparte na emocjach, jeżeli chodzi o stronę polską widać tutaj politykę romantyczną, widać tutaj politykę chciejstwa, politykę życzeniową, politykę bardzo, ale to bardzo emocjonalną, podczas gdy z drugiej strony mamy twardych graczy, którzy twardo negocjują, twardo stawiają warunki, mimo że znajdują się w bardzo złym położeniu, ale jak rasowi pokerzyści, jak rasowi hazardziści nie dają poznać po sobie tej słabej pozycji i licytują ponad miarę. Zresztą patrząc na relacje ukraińsko-niemieckie, no daje to daje to efekt. W tym całym emocjonalnym zawierowaniu Oliwy do ognia dodały słowa prezydenta Andrzeja Dudy, w który porównał Ukrainę do tonącego. Myślę, że warto przywołać cały, cały cytat. To jest, to są słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Ukraina zachowuje się jak tonący, który chwyta się wszystkiego. My, pomagając jej, mamy prawo bronić się przed uczynieniem nam szkody. Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego, wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny, że może pociągnąć w głębiny. Ma siłę niewyobrażalną na skutek obawy osobistej, wpływu adrenaliny i może po prostu utopić ratującego. Mówi się, że tonący brzytwy się chwyta i rzeczywiście tonący chwyta się wszystkiego, czego się da. To powiedział prezydent Andrzej Duda. To jest koniec cytatu. Myślę, że tego typu. Wypowiedzi, myślę, że w ogóle tego typu emocjonalne nastawienie do relacji wzajemnych jest ogromnym błędem. Pokazuje niedojrzałość, pokazuje słabość strategiczną państwa, niski poziom kultury strategicznej, no i generalnie absolutnie to nie koresponduje z położeniem geopolitycznym państwa polskiego, a już na pewno nie z miejscem, na którym by widzieli w hierarchii geopolitycznej nasz kraj decydenci w Warszawie. Oprócz wszystkich tych napięć związanych z embargiem na ukraińskie zboże, wypowiedziami prezydentów Zełęskiego i Dudy na forum ONZ, warto także wspomnieć o wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który, która to wypowiedź jest cytowana przez światowe media, począwszy od BBC, aż na, mediach, aż na mediach ukraińskich i rosyjskich skończywszy. Ta wypowiedź brzmi: To jest cytat. My już nie przekazujemy uzbrojenia na Ukrainę, my teraz sami się zbroimy. W najnowocześniejszą broń. Koniec cytatu. Premier Morawiecki dodał, że stawia na modernizację i szybkie uzbrojenie polskiej armii. Natomiast to jest oczywiście odczytywane w taki, a nie inny sposób, chociażby przez media niemieckie, które, no, można powiedzieć, wykorzystują całą tę sytuację. I tutaj warto, warto wspomnieć o szefowej. Komisji Obrony Bundestagu, której słowa cytuję Tages Spiegel, Mari agnes Strack-Zimmermann wzywa do poniesienia konsekwencji przez Polskę, gdyby rzeczywiście nasz kraj zaprzestał dostarczania Ukrainie pomocy zbrojeniowej. No, jest to sytuacja niezwykle niebezpieczna, biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy tak naprawdę udziel, udzielały i udzielają dosyć iluzorycznej pomocy wojskowej Ukrainie. Zresztą, biorąc pod uwagę te wszystkie zapowiedzi, obietnice, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o, na przykład o czołgi, to Niemcy przekazały zaledwie 10% tej liczby, którą którą obiecały jeszcze wiosną i o tym informował zresztą na początku sierpnia bieżącego roku dziennik Die Welt. W kontekście całego tego kryzysu w relacjach Polski z Ukrainą myślę, że warto podkreślić jedną kwestię, a mianowicie wybory parlamentarne w Polsce zaplanowane na 15 października bieżącego roku. Wiele wypowiedzi bardzo twardych już pod adresem Ukrainy, mówiących o potrzebie ochrony polskiego rynku rolnego, ochronie interesów polskiego konsumenta, interesów w ogóle państwa polskiego itd., tak itd., tak jest podyktowane po prostu tak zwaną przysłowiową bieżączką polityczną, czyli pewnym elementem PR-u w obecnej kampanii. Władze w Warszawie doskonale rozumieją, że nastroje społeczne się zmieniły, znacznie się zmieniły. Od czasu, no można powiedzieć, lutego, marca czy kwietnia 2022 roku, dzisiaj wielu, coraz więcej Polaków dostrzega to, że inflacja w Polsce, spadek siły nabywczej pieniądza nie jest tylko i wyłącznie związany z, no można powiedzieć, działaniami Rosyjskimi na Ukrainie, ale, tak, ale przede wszystkim działaniami rządu w Warszawie, działaniami nieudolnymi czy też działaniami właśnie zbyt pochopnymi, związanymi z bezwarunkową pomocą udzielaną. Ukrainie, Stąd taka próba zmiany retoryki. Widzimy to, że flagi ukraińskie z wielu urzędów gmachów publicznych zostały zdjęte, ale no oczywiście trzeba sobie, trzeba tutaj zrozumieć cały kontekst geopolityczny. Ja ma, jestem realistą, tutaj absolutnie widzę ten, ten koniunkturalizm i konformizm obecnych, obecnych władz. Nic właściwie nie daje gwarancji, że po 15 października nie wróci serwilista polityka rządów w Warszawie, że nie będzie świadczona dalej bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy, to jest jakby jedna strona medalu, natomiast druga znacznie, znacznie poważniejsza to fakt zbliżenia niemiecko-ukraińskiego. Polska znajdując się w takim a nie innym położeniu geopolitycznym, zdając sobie sprawę z tego, że ta jednobiegunowa chwila dobiegła już dawno końca, no. Znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji, ponieważ, ponieważ siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zostały niezwykle mocno osłabione, biorąc pod uwagę całość sprzętu amunicji przekazanej, przekazanej Ukrainie. No a w sytuacji zaostrzającego się nie tylko sporu z Rosją, z Białorusią, ale także z Ukrainą i z Niemcami, no to pole manewru geopolitycznego dla państwa polskiego jest niezwykle niezwykle ograniczone, no ale trzeba też jasno tutaj przyznać, że jest to na decydentów w Warszawie, tak naiwna polityka, tak polityka bezmyślna, polityka angażowania się w nie naszą wojnę, no musiała się skończyć w takim ani innym, innym osłabieniem pozycji dyplomatycznej państwa polskiego, no ale to oczywiście dopiero początek. To, co obserwujemy, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Doskonale wiemy, jakie plany geopolityczne mają Niemcy. Taki sojusz strategiczny z Ukrainą jest niezwykle korzystny. Dla Niemiec się z Ukrainą słabą, z Ukrainą podporządkowaną interesom gospodarczym. Republiki Federalnej Niemiec, natomiast dla Polski sytuacja geopolityczna staje się coraz, coraz trudniejsza. Gdyby doszło do zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w innej części świata, no to właściwie sytuacja strategiczna państwa polskiego stałaby się katastrofalna. To wszystko wynik błędnej, bardzo błędnej i ageopolitycznej polityki zagranicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.